Cześć wszystkim, witam was moi drodzy gorąco i serdecznie z tej strony Yuken, a to kolejny odcinek z Euro Truck Simulatora, w którym robimy sobie gameplay. Odcinek specjalny w pewnym sensie, bo z jednej strony dedykuję ten odcinek jednemu z widzów, który napisał pod ostatnim filmem komentarz, że taką samą ciężarówką jaką ja mam, czyli Volvo, zrobił ponad 350 tysięcy kilometrów, jeżdżąc przepisowo 90 na godzinę, także szacunek stary dla ciebie ogromny, ja bym tak nie potrafił i raczej w gameplayu to się nie da tego zrobić, bo byście nie chcieli tego oglądać. Z drugiej strony specjalny odcinek, ponieważ będziemy testowali nową, ale starą ciężarówkę, bo w poprzednim odcinku ulepszyłem sobie Volvo na maksa, jak się dało na tym levelu, na którym jestem, czyli to Volvo już ma 700 koni, moi drodzy, i zobaczymy, jak da sobie ono radę, a dodatkowo wyzwanie, ponieważ będziemy jechali z taką przegubową przyczepą, czyli przyczepo naczepa, jakkolwiek to się nazywa, w każdym razie podwójna naczepa, więc nie będzie łatwo. Resztę to wam powiem już zaczynając i przyjmując zlecenie, które będzie z Kolonii do Uppsala w Szwecji, 1500 prawie kilometrów do zrobienia, 21 godzin, a 24 godziny się zlecenie kończy, także no myślę, że moi drodzy, troszkę tutaj będzie do zrobienia. Tam gdzieś to stoi, czyli nie wiem, gdzie my mamy wjechać. Chyba tu się jakoś objeżdża. Dziwne troszkę to. A nie, tam musi stać. Dobra, to tu się wjeżdża, okej. Okay. Także moi drodzy, będę tak częściowo się wyciszał, jak zawsze, z muzyczką. A częściowo też będzie to odcinek, gdzie gdzieś tam coś od siebie dodam. Zobaczymy, jak to nasze Volvo, moi drodzy, jedzie. W ogóle dzisiaj wszedł update kolejny. On się nazywa bodajże 1492 lub 12. Kolejny update ze śniegiem. Weszły takie fajne bajery, jeśli chodzi o śnieg. Dobra, to lecimy tą oto naszą naczepą. Zobaczcie, co my tutaj mamy. No, podwójna naczepa. Aż po prostu jestem mega ciekaw, moi drodzy, czy to w ogóle... O, tak sobie zrobimy może na screena, co widzowie? Na screena. Podwójna naczepa. Patrzcie, tu może pod słońce jeszcze sobie z bokensa staniemy, żebyście widzieli. Patrzcie, jaka naczepa podwójna. Przyczepo, naczepa, naczepa łamana. Jak ktoś oczywiście wie, jak to się fachowo nazywa, to śmiało możecie mówić, bo ja trackerem nie jestem, więc też nie wiem. Nie znam się, nie orientuję, zarobiony jestem, jak to się mówi. Dobra, troszkę sobie ustawienia zmieniłem, żeby nam na przykład kamera się dostosowywała do kierunku jazdy. Nie wiem, czy to jest dobre. Widzę, że chyba nie, bo mi się przestawia z lusterkami. A ja bym bardzo chciał jednak te lusterka widzieć. Jak widzicie, mam tego huba, on czasem jest i może wkurzający, ale mam tego huba włączonego, bo jakoś mi jest po prostu z nim wygodniej. I też zwracaliście uwagę, że jeżdżę troszkę nierealistycznie, no bo wyjeżdżam skądś i nie patrzę, czy coś nie jedzie. Macie rację, dobrze, będziemy się stosowali bardziej w takim razie w tym odcinku do jakichś ogólnoprzyjętych zasad. Oczywiście zasada jest też taka, żeby dostać jak najmniej mandatów, nie będę ich... Ej, miałem skręcić w prawo chyba. Nie będę ich w żaden sposób, słuchajcie, prowokował, ale też nie mogę obiecać, moi drodzy, że na pewno prędkością nam się uda tutaj 90 na godzinę, no bo to jest niewykonalne. Dla mnie taka optymalna prędkość to jest, powiedzmy, te... Mamy światła, mamy. O, nawet długie sobie zapalimy, a co? Dla mnie, słuchajcie, najoptymalniejsza prędkość to jest takie 100 na godzinę, 110 na autostradzie. To jest takie ok, ale no 90 to dlatego mówię, szacunek dla widza, bo ja bym tak no po prostu nie potrafił. Kawkę sobie oczywiście na trasę zrobiłem, to będzie, nie wiem ile ten odcinek będzie trwał, bo trasa, o, mi ciężarówka odjeżdża, dobra, nawet lepiej. Także kawka, słuchajcie, zrobiona, o migaczu zapomniałem, no nie, no tak. To się nie będziemy bawić. Dalej. Światło, przełącza się. Chyba muszę sobie w ustawieniach faktycznie wyłączyć to dostosowywanie kamery do kierunku jazdy, bo jest to troszeczkę
póki co widzę denerwujące, ale zobaczymy. Może się przyzwyczaję, bo ja to tak mam, że jak się do czegoś już przyzwyczaję, no to ciężko mi się jest odzwyczaić. No powiem wam, że jest różnica w jeździe tej ciężarówki i nawet nie wiem, czy na ten moment, czy jest jakikolwiek sens, jakbym levelował kupowanie innego Volvo. Raczej powiem wam szczerze, te Volvo bym sobie zostawił. W ogóle ja bym sobie tak zrobił, że jak już będę chciał siebie nagrodzić za dobre kursy, to kupię sobie jeden specjalny, osobny garaż, w którym będą stały tylko i wyłącznie moje ciężarówki, z których tylko ja będę korzystać, więc ten przebieg na nich będzie tylko przeze mnie zrobiony. I tak właśnie myślę, że, ale to oczywiście jak już będzie jakaś tam przyzwoita kasa i będzie na pewno pierwszą, no skoro jest to pierwsze moje Volvo, no to już ono zostanie, nie będziemy go w żaden sposób, tym bardziej, że 25 tysięcy kilometrów, słuchajcie, tym Volvo już zrobiłem. Także nie będę tego Volvo sprzedawał, tak mi się wydaje na ten moment. Jakiś sentyment mam do tego Volvo. Pewnie sobie kupię jakiegoś Mana. Możliwe, że Scania. Iveco i Renault raczej nie. I raczej Mercedesa jeszcze też bym kupił. Także słuchajcie, to jest taki mój element, żebyście też nie myśleli, bo często w poradnikach mówiłem, nie kupuj od razu dla siebie ciężarówki. Ale wiadomo, że każdego i każdą z nas, te dziewczyny też jeżdżą z tego, co zauważyłem, więc super, pozdrawiam wszystkie panie, które jeżdżą w Eurotrucku. Także moi drodzy, no to nie jest tak, że no, jest frajdą na pewno to, że mamy własną ciężarówkę. Dobra, gadam do was i migaczy nie włączam. Także zdecydowanie, kochani, jest to ogromną frajdą, że możemy sobie jeździć własną ciężarówką, więc jak najbardziej będę miał własne ciężarówki, taki plan właśnie mam. I skoro był poprzedni odcinek, jak wydawałem 20 milionów, tak, to jest dosłownie wczoraj wrzucony odcinek pod tytułem Zostałem milionerem i wydawałem 20 milionów, tak, oj, zobaczcie, i 120 się rozpędziłem. No nie, no myślę, no chociaż możemy jechać na tej autostradzie, już może ten realizm trochę sobie podarujmy. Ale nie będziemy, na pewno jedno co wam obiecuję, bo na to też ktoś zwrócił uwagę i faktycznie to przy szaleńczej jeździe to się sprawdzało, ale przy realistycznej jeździe, a taki ma być ten odcinek, to tego robić nie będziemy, ale skręcamy. Generalnie chodzi o takie sytuacje, w których wyprzedzałem pasem awaryjnym jakoś tam chamsko, no nie, dobrze. Jeżeli będą oba pasy zajęte, jadę tak jak wszyscy, trudno, po trąbie, ale jadę. Okej, okay. Przyjmuję też takie wyzwanie właśnie z dedykacją dla kolegi, który tyle kilometrów przejechał ciężarówką, jadąc 90 na godzinę. Chociaż wiecie, no z drugiej strony, z jednej strony jest to naprawdę wyczyn, bo jest, nie oszukujmy się, ale z drugiej strony w świecie realnym przecież nasi kierowcy, i pozdrawiam wszystkich kierowców, też jeżdżą takimi prędkościami, jakoś muszą nie zasnąć za tym kółkiem, także. No jedno, co na pewno zauważyłem, moi drodzy, ale dobra, kawka. Jak ktoś pije kawkę, to smacznego życzę, albo zdrówko, jak to woli. Jedno, co zauważyłem, to Volvo na pewno nam się lepiej zbiera i może dlatego, jak do was gadałem, to dopiero się zorientowałem, że mamy 120 na liczniku, dlatego, że ono o wiele lepiej się zbiera nawet z ciężkim ładunkiem. I to jest plus. Zresztą tak je konfigurowałem, żeby manewrowość nie ucierpiała. No bo moglibyśmy mieć jeszcze bardziej zoptymalizowane to pod ciężki ładunek, ale by znacznie ucierpiała manewrowość. Myślę, że taka jaka jest, tu jest ok. Także myślę, że jest git. Mnie zazwyczaj przerażały te takie długie trasy, bardziej nużyły może niż przerażały. No ale dobra, jedziemy sobie chwilę, posłuchajcie muzyki, ja za chwilę do was wracam głosowo oczywiście, bo jechać cały czas będę jechał.
dostajecie tu jedno, co się naprawdę rzuca w oczy i co jest prawdziwym wyzwaniem, to jest jazda faktycznie te 90 na godzinę na niemieckiej autostradzie. Także jeszcze raz mówię, szacunek ogromny dla kolegi. Pewnie więcej z was, widzów, jest takich, którzy robili trasy jeżdżąc tym ogranicznikiem prędkości. No bo powiem wam, to jest wyzwanie. 109, zobaczcie, jadę i to jest tak dla mnie optymalnie jechać w miarę tempem jak wszyscy, a jeszcze powiedzmy, rozumiem te 90 na takiej drodze, wiecie, dwukierunkowej, tak, po jednym pasie, ale na autostradzie to jest troszkę trudne. Także mega, mega szacunek. O, zobaczcie, to taka optymalna prędkość, już powiedzmy te 97, te 100. Dużo Passatów strasznie jeździ tutaj. W Niemczech. Ale strasznie szybko, znaczy strasznie szybko, no pozytywnie oczywiście, ale szybko nam się rozpędza to Volvo. Zobaczcie, od stówy ono bardzo szybko nabiera też te 120 i dlatego właśnie jeszcze muszę się do tego przyzwyczaić. No jedź mi, kurde, tą Octavią, bo chcę pas zmienić. Tym Superbem, nie wiem co to było. Octavia chyba. Dobra, nie będziemy lewym ciąć, bo bez sensu. Widzicie, 112, bardzo szybko się taka prędkość robi i coś mi się chyba w tempomacie popsuło, ale nie działa, dobra. Bo przez chwilę tempomat mi nie działał, a nic nie zmieniałem w ustawieniach i teraz widzę, że działa, dobra. No to widzicie, jak ktoś ustawi sobie tempomat, to można tak jechać. Aczkolwiek ja wam powiem szczerze, że ja lubię mieć kontrolę nad autem, a takie jazda na tempomacie może mieć tylko w danym momencie sens, jak tam jedziecie za jakimś autem. W sumie jakbym za tą strażą teraz miał jechać te 90, no oni chyba jadą 90. Wolę 108, słuchajcie, wolę 108. Mówię, nie, wiadomo, że to Volvo poleci 150 czy tam 140, ale obiecałem w miarę realistyczny odcinek i tutaj słowa dotrzymam, nie będziemy takich prędkości rozwijali. Zakładamy, że w wyjątkowych bardzo sytuacjach ekstremalnych te 120 na chwilę mogę osiągnąć, ale będziemy starali się trzymać tak plus minus 100 na godzinę. No jest plus 8 akurat, ale dobra. Będziemy starali się tej prędkości trzymać. Ja tu w ogóle mam te dodatki zainstalowane, w sensie mody, na intensywność zachowania kierowców na drodze i ruchu drogowego, czyli no, tych samochodów jest praktycznie dwa razy więcej niż normalnie w Eurotracku, czyli jak widzicie, ja jestem zwolennikiem modów, które raczej nam utrudniają niż ułatwiają. Dodatkowo mam jakieś bajery, coś co zmienia grafikę asfaltu, zapomniałem jak ten mod się nazywa, także sorka moi drodzy, ale pewnie będziecie wiedzieli, chodzi o to, że piękne tekstury asfaltu są. Czyli ja mówię, takie mody raczej mam praktyczne, nie? Tam ktoś ostatnio pisał, że ja mówiłem wyraźnie, że nie mam modów na pieniądze, na eks, bo to jest według mnie bez sensu i to jest mało ambitne. Ktoś mi napisał, że przecież widać, że mam mody, no bo pokazuję komunikat. No tak, ja nie mówiłem, że żadnych modów nie mam, ale nie mam modów takich, które gdzieś tam ułatwiają, powiedzmy, rozgrywkę, bo to jest bez sensu, szczególnie z kasą. Widzicie, te 20 milionów, które w poprzednim odcinku się pojawiło, to już mamy 3 miliony. To się wszystko pojawia dzięki zaangażowaniu. Swoją drogą nagram jeszcze dziś taki odcinek, bo jeden z widzów pytał, jak to jest, że ja za kursy mam 200, już prawie 300 tysięcy, a on ma tam 100. Więc ja to dokładnie też wyjaśnię i będę mógł pokazać. No dobra, moi drodzy, 1100 km do celu, prawie 1200. Pracownicy zarabiają, aczkolwiek na sen nie będziemy mogli sobie pozwolić. Mamy sobotę 11, a o 4.50 byśmy dojechali, więc siłą rzeczy gdzieś jazda nocna nas może zahaczyć i... O kurde, o paliwie zapomniałem, tak z wami gadam. No dobra, ale fajne jest to, że to Volvo, jak się zapala rezerwa, to tutaj mamy napisane, ile jest litrów. Jest 117 litrów, 264 km. Możemy na tym zrobić. Także bardzo mi się podoba w tym Volvo. No i co ja mam teraz zrobić? Jechać za nim tak wolno? No nie. Jeszcze sobie wyprzedzimy.
Także bardzo mi się właśnie, bo też się pytaliście, dlaczego akurat tak na to Volvo się uparłem. Ale ja mówiłem, że to jakby może być równie dobrze MAN, bo według mnie MANy, a, spowodowanie kolizji, sorry, zapomniałem, że mam podwójną naczepę, no właśnie, widzowie. Gadam z wami i nie patrzę, dobra, pierwszy mandat, trudno. Muszę sobie przypomnieć przecież, że ja tutaj nie jestem taki krótki wcale. Się strasznie wydłużyłem, bo wziąłem zlecenie na podwójną naczepę. I się strasznie wydłużyłem. No i pytaliście, dlaczego na przykład te Volvo mi się tak podoba. I to nie jest tak, że mi się podoba i ja wam polecam Volvo, bo każdy z nas ma inne gusta. Mi chodzi tylko o to, mówiłem to pod kątem zakupu ciężarówki na samym początku, kiedy tą kasę liczysz, to wydaje mi się, i to się może zmienić, bo możesz oglądać odcinek za miesiąc, wejdzie update, to się zmieni, to już się dwukrotnie zmieniało. Gdybyście widzieli mój odcinek sprzed pół roku, to tam polecałem Mercedesa, bo faktycznie w tamtym etapie Mercedes się najbardziej opłacał, a opłacał, rozumiem oczywiście to, że jest to auto najtańsze, które ma no powiedzmy największy silnik w miarę możliwości, największy zbiornik paliwa. To są tylko dwie rzeczy, na które zwracam uwagę. Też dla pracowników, bo wiadomo, jeżeli co chwilę będą tankowali, no to też ten czas dostawy będzie duszyło i coś tu się dzieje, moi drodzy. A ja sobie włączyłem zdarzenia drogowe na większą intensywność przypadkowych zdarzeń drogowych i słuchajcie, włączyłem sobie również objazdy. Chociaż myślałem, że będzie tutaj też śnieg. Dobra, tu będziemy się musieli wtrynić. Chociaż nie wiem, czy my tu przejedziemy. Włączyłem sobie, słuchajcie, też śnieg. Znaczy włączyłem, nie włączyłem śniegu. Jest aktualizacja ze śniegiem, ale tego śniegu na razie nie ma. Liczyłem, że będzie śnieg. Dobra, trzeba by się tam przebić, kurczę, na następny pas. To będzie trudne z tą naczepą. Zakładając oczywiście, że jedziemy realistycznie, tak? Wiecie, to nie jest nic trudne. Można przelecieć jak się chce, ale mamy jeździć realistycznie. Ale próbujemy, kochani. Z podwójną naczepą to wiecie. Jakoś daliśmy radę? Nie zahaczyliśmy. Dobrze, co tu się zadziało, moi drodzy? Tu się dzieje, roboty drogowe, czy co? Widzę, że lewym wszyscy jadą. I to co? No to lecimy na lewy, nie? Już nie będziemy w korku stać, nie wiem, co tu się stało. To też po update'cie się trochę zmieniło i jest więcej, widzicie, takich różnych sytuacji. Ej, a ja miałem właśnie tu zjeżdżać. Oj, patrzcie, objazdy, no i to jest to właśnie pierwszy raz w historii właśnie czeka mnie objazd, dlatego też nie do końca jestem przekonany, czy zdążę ze spaniem, nie? Bo muszę zrobić objazd, to są opcje, to wszystko te trzy rzeczy, o których mówię, czyli to, czy ci deszcz pada, te sytuacje przypadkowe na drodze, czy właśnie objazdy, to sobie zaznaczasz procentowo w panelu, w rozgrywce. Według mnie bardzo fajna opcja, bo możesz mieć na to wpływ. Ja akurat ten objazd mam, bo zaznaczyłem tam chyba prawdopodobieństwo na 5 czy 10% objazdu. Chyba na 5%. Także wydaje mi się to ciekawe, no ale wiecie, znowu w świecie realnym, jeśli kierowca sobie jedzie, to on też objazdy czasem ma, no i to nie jest nic tutaj, wiecie, dziwnego. Troszkę prędkość możemy przekroczyć. W Niemczech rzadko mandaty, raz mi czy dwa razy mi się udało dostać mandat. Czekajcie, ja mam tu zjechać chyba. Coś Iwona się zamknęła i nie mówi, gdzie mam skręcać, albo ja ją wyciszyłem za bardzo, jej nie słychać. Ja tylko wyciszyłem, żeby Iwona nie mówiła, że prędkość przekraczam. I tylko o to mi chodziło, żeby mi nie marudziła, że jadę powyżej prędkości, aczkolwiek mogę to włączyć, dlatego że i tak nie przekraczam specjalnie prędkości. Na razie nie ma tragedii, widzowie.
sensie w nic nie przypierdzieliłem. Ale też tam, powtarzam wam to wiele razy, jest tutaj jedna rzecz niedopracowana. Albo może nie, że niedopracowana, ale mogłaby być lepiej zrobiona. Że na przykład często jest tak, że z jakiegoś pasa jakaś osobówka, czy ktokolwiek inny zmienia pas ruchu, w ciebie uderza i jeszcze często ty dostajesz za to mandat. A na pewno w takich sytuacjach przydałoby się, że na przykład dostajesz jakieś odszkodowanie, nie? Że gość w ciebie przypierdzielił, że masz na naprawę. Wiadomo, że no, ja mam te 3 miliony, to nie będę się targował tam o 10 tysięcy, ale mogłoby taka sytuacja mieć miejsce, nie? Byłoby to na pewno fajne. Jakby była większa realistyczność. No dobra, obiecałem, że nie jeżdżę żadnymi pasami awaryjnymi. Dla widza obiecałem. Czekajcie, czy któryś pas się kończy pewnie, czy nie? No nic, trzeba titnąć. Trzeba titnąć, moi drodzy, bo trochę za wolno jadą. Tak, tak być nie będzie. No, jedź tym Mercedesem. GL-em, czy co to tam jest. Obiecałem dla widza, że nie robimy jakichś kolizji, jeżeli się da, że nie zyskujemy mandatów. Uwierzcie mi, że to jest też dla mnie wyzwanie, żeby tak spokojnie jechać. Jedziemy wolno, to mogę wam też inne kamery pokazać. Ja mam zawsze problem, słuchajcie, z utrzymaniem, powiedzmy się, na pasie, jak mi się te kamery nie zmieniają, nie? To sami widzicie, że zawsze orientację gubię. Ale to głównie, wiecie, to jest głównie tak, jak macie już naprawdę wysoką prędkość. To głównie wtedy. Chyba do Szwecji wjeżdżamy, mi się wydaje. Chyba Szwecja wita. Albo Dania? Raczej Dania, bo przecież gdzie do Szwecji? By musiała być Dania najpierw. O, jak ładnie przez most leci. Patrzcie, taka podwójna. Dobra, bo zakręt muszę patrzeć, bo zaraz przez barierki przelecę. Raz mi się, słuchajcie, w historii mojej, nie wiem, czy to nie było na poprzednim koncie, czy na tym, raz mi się ciężarówkę udało utopić. Tylko raz. I to gdzieś właśnie do Szwecji, jak się jedzie, przez most przeleciałem i wpadłem do rzeki. Nie wiem, co ja wtedy... Słuchajcie, nie wiem, co ja wtedy tam wywinąłem, nie pamiętam, ale na pewno grzałem ostro, tyle co pamiętam. Zresztą możemy wrócić też kiedyś do... Moi drodzy, do eksperymentu jazda po procentach. Bo ja nigdy na przykład nie robiłem dłuższej trasy po procentach. Raz był eksperyment, że po paru piwkach jechałem. Jak będziecie chcieli, to nie ma problemu. Możemy takiego gameplaya nagrać. Widzicie, jak grzecznie jadę. Będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Dla widza jadę naprawdę najbardziej grzecznie, jak się da. Już grzeczniej chyba bym nie umiał. Nie wyprzedzam poboczem. Staram się prędkości w miarę nie przekraczać. Tą stówką się trzymam. A dobrze wiemy wszyscy, moi drodzy, że tym Volvo już w tej chwili przekroczyć ten... zrobić więcej niż 120 km na godzinę prędkości, to nie jest problem. Przekroczenie tego ograniczenia nie byłoby wielkim problemem. O, już mam 110. No nie, no obiecałem, że nie będę szalał. Obiecałem, tempomat włączę, żeby mieć pewność, że nie będę szybciej jechał. Obiecałem widzowi. Ja słowa dotrzymuję, moi drodzy. Chociaż uwierzcie mi, że jest to trudne, bo czasami kusi. To Volvo tak fajnie jedzie. Czasami kusi, żeby depnąć, ale myślę, że jeżeli faktycznie mówimy
o Eurotracku pod kątem realizmu jazdy, no to wiadomo, że ciężarówki z towarem rzadko kiedy albo praktycznie wcale nie latają po 140. Zresztą wiadomo, że no to by się szybko skończyło. Tak samo jak traktor ma ograniczenie tam do 40, góra 50, no bo by się też wywalił ze względu na budowę. No, te 110 to tak jest jeszcze spoko. 1000 km do celu. Coś w ogóle, słuchajcie, mam wrażenie, że te... Sorry, gościu, wyprzedzam, a mój. Coś mam wrażenie, słuchajcie, że te kilometry nic mi nie ubywają, nie? Przy takich długich trasach i dlatego czasem wolę na przykład trasy po 800 km sobie zrobić. No dziś akurat mam troszkę więcej czasu, żeby nagrać, nawet w planach mam nagrać parę odcinków z Eurotracka. Więc stwierdziłem, że czemu by nie zrobić takiej dłuższej trasy. Zobaczcie, jak go ładnie bierzemy. Chyba do Danii właśnie teraz będziemy wjeżdżali, właśnie, bo są te mosty, mi się wydaje, że one są jak się właśnie do Danii wjeżdża. Zobaczcie, jakie też piękne są te tekstury tego asfaltu, bo właśnie tego moda ściągnąłem. I tylko tak, ja, słuchajcie, grafiki nie mam ustawionej tu na ultra, tylko wszystko mam na wysokich. Bo tak szczerze nie widzę różnicy jakiejś specjalnej między ultra a wysokimi, a czasem się zdarzy, że Eurotrack mam, myślę, takiego laga czasem. Czasem FPS-y mu uciekają. I to już też mi się kilka razy trafiło takie coś, no nie chciałbym takich wam odcinków nagrywać. No, na pewno nie jest to wina komputera, bo wiecie, no... Kartę graficzną mam 12 giga, więc tu nie ma opcji, żeby mi coś lagowało. Tak, te 110. Oj, coś tam się dzieje znowu. Papa zmienić. Sorry, gościu, sorry, wiem. Ja też lewym się spieszę. No nie. Chłopie, jedź mi tą żółtą. To pewnie dekorator jedzie. Gąską. Pozdrawiamy Dekusia. Jedzie Cytryna Gang, żółty. Żółta Toyota. Jedź, Dekuś. No, przyspieszył. Jedzie dekorator. Raz, dwa, trzy, skrzydełka. Czekajcie, bo my tu o skrzydełkach, a tu trzeba skręcić gdzieś. Ej, czekajcie, widzowie. Hamujemy. Tutaj mi coś pokazuje, że mam skręcić, ale nie, to sama... Dobra, to cała autostrada skręca. Teraz to się nabrałem. I odjechał mi Dekuś. Tam jeszcze widać w tle żółte jedzie. O, jakieś roboty drogowe. No i dogoniliśmy Dekusia. Widzicie, jak ładnie. Nie zajeżdżać mi drogi, ja się spieszę. Żadnych stłuczek. Jedź. No co za... Tutaj refleks trzeba mieć. Widzicie, te boty czasami... Chociaż i tak lepiej się zachowują te samochody po tym, jak tego moda zainstalowałem. I faktycznie ich zachowanie jest bardziej no, realistyczne. No ale nie zmienia faktu, że czasami i tak odwalają. Pragmy w ogóle, moi drodzy, z paliwem na 1400. Dobra, to już tankować nie musimy. Chciałem się przekimać, ale jak widzicie, żeby w nocy nie jechać, bym tak się najchętniej o 21 przekimał, bo jak widzicie, tutaj w Szwecji będziemy zwiedzać fajne jakieś klimaty. No i cóż, że ze Szwecji. Jest, wyprzedziliśmy Dekusia. Pozdro, Dekuś. Cytryna Gang. Jedzie teraz Dekuś za nami. Śledzi nas.
takim towarzystwie, z taką obstawą, to można jechać, jak nas dekorator tutaj, słuchajcie, pilotuje. A my mamy na tirze napisane ups. Ups. Na razie na szczęście nie zasłużyliśmy na to ups. Nie ma żadnej wpadki jakiejś rażącej. O, jedzie za nami dekuś. Zobaczcie, jak nas ładnie pilotuje. Żeby nas nie popędzał, bo my tu 114. 14 już tu lecimy, to i tak już szybko. O, jest chyba ten most do Szwecji. Tak mi się wydaje, moi drodzy, że już to jest do Szwecji chyba wjazd. Troszkę depniemy. 850 km do celu. Nie no, moi drodzy, 70 to trochę przesada na autostradzie jechać. No właśnie, i mam tego moda między innymi, słuchajcie, na realistyczne nazwy firm, natomiast to, jak widzicie, troszkę ma się do niczego, do nijak, bo Aldi to jest market, tak, czy sklep taki, a tutaj cysterna jedzie Aldi. Jeszcze nie wiem, jestem w stanie zrozumieć, jak jedzie cysterna Coca-Coli, ale widzicie Aldi. Tego marketu i to tak troszkę słabo. Trochę depnijmy. Ale stacje benzynowe na przykład są realistyczne i dużo nazw firm faktycznie jest realistycznych, tylko no nie zawsze to pasuje, nie? Ja aż nie wierzę, że naprawdę tak tą stówkę trzymam cały czas, tak kulturalnie. No i właśnie, jeżeli miałbym nagrać poradnik, co zrobić, żeby nauczyć się jeździć, nie uszkadzać samochodów, to jest prawda, że większość uszkodzeń, jakie były u mnie i nadal bywają, to jest czasami po prostu zbyt duża prędkość, czy zakręt, wiecie, w zakręt trochę źle wyliczyłem, czyli po prostu prędkość, nie? Ale się pochmurzyło. Teraz pytanie, czy będzie padał deszcz, czy śnieg. A mnie bardzo, kochani, zastanawia, czy będzie padał śnieg, z tego względu, że mamy update'a ze śniegiem. Ale to jest chyba tylko na ten event świąteczny. Są tam jakieś kursy, które trzeba wykonać z paczkami świątecznymi. Właśnie chwilę przed odcinkiem czytałem, bo dopiero co mi się zaktualizowało, post na ich stronie jak najbardziej na blogu jest. Także fajna opcja, chociaż ja bym bardzo się ucieszył, gdyby był śnieg. I oczywiście ktoś z was może napisać, ale jest przecież mod dodający śnieg. No i super, sam tego moda bym z miłą chęcią zainstalował, natomiast jest jeden problem, moi drodzy. Ten mod działa na wersję starszą, przed update'em 1.4.9. Na wersji 1.4.9, czy teraz no 1.9.4 chyba 12, czy 20, już ta wersja nie działa. I no nie ma opcji, żebyście, no chyba, że oni coś tam aktualnili, natomiast w momencie chyba, w którym nagrywam ten odcinek, jeszcze nie mam informacji, aby ten mod działał. Także no niestety, moi drodzy, niestety. Teraz mi ktoś z was powie, pewnie znowu słusznie, że łamie przepisy, bo przecież lewy pas służy tylko do wyprzedzania i trzeba naprawy. Dobra, zobaczmy, jak to tutaj nam się jedzie. Kulturalnie 110 sobie jedziemy, widzowie. A co, nie? Co się będziemy spieszyć? Jakieś bramki, widzę, się zbliżają. To wypadałoby trochę zahamować. Jedziemy na lewo.
wjeżdżał autobus, więc chyba jest czynna. Bez szlabanu? Bez szlabanu autopas, okej. Okay. Tylko czasami, słuchajcie, te autopasy są bardzo podchwytliwe, nie? Bo nie widzicie szlabanu, jak już jesteście blisko, się okazuje, że szlaban jest i zanim on właśnie otworzy, to zdążycie w niego już przypierdzielić. Zdarzyło mi się tak parę razy i bardzo uszkadza to ciężarówkę. Takie przypierdzielenie, wiecie, w szlaban. Moi drodzy, bardzo uszkadza ciężarówkę, także no to są to czasem takie pierdoły, które wam tą ciężarówkę właśnie uszkadzają, nie? 700 km do celu przez Szwecję. No dobrze. Widzicie, pracownicy w tym czasie robią pieniądze dla nas. Więc ja oczywiście, jeśli mi się nie uda przekimać, aczkolwiek jeszcze zobaczę, jeszcze tak z 2 godziny pojadę. Jeśli mi się nie uda przekimać, no to przekimam po prostu 2 lub 3 razy po zleceniu. Bo też tak często robię, nie? Jeżeli się da, to jedno kimanie staram się robić w czasie zlecenia. Chociaż tutaj, gdybym miał tą symulację zmęczenia, powiem wam, że mógłbym tego kursu nie dać rady zrobić. A też on jest wyliczony dosyć dokładnie na styk, bo zobaczcie. O, i teraz będziecie widzieli, to jest to po update'cie właśnie, chciałem wam pokazać. Jak pięknie śnieg pada, także czekajmy i miejmy nadzieję, że faktycznie tutaj śnieg będzie. Spróbuję robić te zlecenia przez ten profil, może tam będzie śnieg. Zobaczcie, mamy pozostało do końca 25 godzin. 25 godzin, a my mamy do 10 godzin, no czyli 2 razy możemy się przespać, okej. To tutaj ja coś źle policzyłem, uwaga autobusie, bo zmieniam pas. Oj, nie udało się. Nie udało się, za długa naczepa, no. Dobra, długa stuczka chyba w całym odcinku. Także słuchajcie, tak na upartego mogę się przespać. Ale ja też nie będę... Czyli się prześpimy oczywiście po to, żeby w nocy nie jechać, czyli super. Czyli zrobimy, moi drodzy, tak, że... Do powiedzmy 20 pojedziemy i najwyżej się 2 razy prześpimy. Bo skoro... się rozpędziłem. Skoro mamy troszkę takiego... zapasu ze zleceniem, ja zawsze tak sobie właśnie to robię. To jest ten protip z odcinka, w którym mówiłem, jak nie jeździć w nocy. No ja nie będę wam, wiecie, w nocy robił nowych widoków, bo to praktycznie nic nie widać. No i mamy lewy pas zablokowany, no ale nic, nic, nie będziemy wyprzedzali awaryjnym. Pamiętajcie, że tu trąbienie dużo daje, bo te auta naprawdę wam zjeżdżają. Czasem oczywiście znajdzie się uparciuch, który wam przyhamuje, ale popędzasz gościa. No nie no, 87, jak to można tak jechać? No jedź gościu, dalej. 87 trochę to troszeczkę dla mnie za mało. Więc cały czas podziwiam widza, który naprawdę 90-ką przejechał. O, przekroczenie prędkości. Jest i mandacik, widzowie. Czekajcie, bo coś tu jest zamknięte chyba. No nic, jedziemy tu. Chyba się wkopałem nie w autopasa, tylko ojej. Dobra, nie, bo już mnie kusi, żeby zjechać na inną bramkę, ale przecież, moi drodzy, ja mam naczepę podwójną. Zobaczcie, no takich rzeczy nie będziemy robili, także już tutaj sobie... Nawet powiem wam, podoba mi się ta... te Volvo, tak zobaczcie, te felgi też zmienialiśmy na chromowane, nie? I naprawdę fajnie to wygląda. Dopiero teraz można podziwiać, przy czym no w tej naczepie, wiadomo. Jakbym miał własną naczepę. Ale też możemy takie zestawy, słuchajcie, pokonfigurować, Jak uzbieram jakąś fajną kasę, bo i tak mam już 50 pracowników, to i tak jak mówiłem, kupię sobie własne takie ciężarówki, żeby mieć, nie wiem, jedno Volvo, jedną Scanię, jednego Mercedesa. No zobaczymy, co kupimy. To tak, żeby na 5 miejsc garaż, żeby jeden garaż był tylko mój. O,
Tak sobie to powiedzmy. Chcę mieć jeden garaż tylko dla siebie, gdzie będą tylko i wyłącznie moje ciężarówki. I możemy zrobić tak, że też naczepy sobie pokonfigurujemy. Dlaczego by nie? Mieć, wiecie, własne naczepy, jako takie zestawy, którymi czasem was w podróż będę mógł zabrać, ale to obstawiam, że wszystko razem, czyli te 5 ciężarówek na fulla ulepszonych plus naczepy, ja myślę, że to wszystko około 10 milionów może kosztować łącznie. Z garażem oczywiście, także nawet teraz nie będę zbierał 10 milionów do w tym celu, no bo te ciężarówki będą tam stały, one nie będą na siebie zarabiały. Jeszcze myślę, że chociaż powiem wam tak, ja bym zrobił taki manewr i te zakupy dokonał, o których mówię teraz, na równą kwotę, czyli, znaczy nie może kwotę w sensie finansową, bo to teraz ja nie będę, wiecie, pieniędzy zbierał, jak praktycznie skończę ten kurs, to kupuję kolejny garaż i te 20 milionów, tak jak mówiłem, było bardziej pod odcinek, nie? Ale nie tyle równą kwotę, ale liczbę kierowców. To znaczy, jak będę miał równo 100 ciężarówek, czyli dwa razy więcej niż mam teraz, i 100 kierowców, no to możemy takie coś zrobić. To będzie takie równe. Takie równe, powiedzmy, miejsce, w którym, taki moment, w którym będziemy mogli sobie uczcić to, o, uczcić, świętować, może to będzie dobre określenie. Tak coś czułem, że deszcz zaraz zacznie padać. Tylko po tym update'cie ja już cały czas to widzę, że cały czas, zobaczcie, pada deszcz i świeci słońce. To jakby się zmieniło. Nie mówię, że to jest jakoś tam złe, no ale jeszcze nie zauważyłem tych warunków pogodowych, o których oni pisali w update'cie, że zostały zmienione. To znaczy, księżyc jak najbardziej został dodany i to spoko, ale co do realistyczności deszczu, nie zauważyłem różnicy, w sensie miały tu jakieś pioruny strzelać. A ja nie mam żadnego moda związanego z pogodą, a raczej wątpię, żeby mod z teksturami asfaltu psuł mi pogodę. Kurczę. Aż teraz, no bo widzicie, no znaczy fajnie, tak? Tylko patrząc no, pod kątem realistyczności, no to jednak powinna być mgła, powinny być chmury. Ja może mam wrażenie, że któryś z modów mi to może wyłącza. Niechcący oczywiście. Więc będę musiał zrobić eksperyment i może te, kurczę, nazwy firm oryginalne, ale wiecie, no mogę spróbować powyłączać wszystkie mody, zrobić kurs i zobaczyć. I wtedy pojedynczo będę włączać i wam dam znać, bo to jest troszeczkę, troszkę nam to psuje zabawę, nie? Jeśli zakładamy, że chcemy jechać realistycznie, no wiecie, no ja bym chciał tutaj jakby poczuć to, co czują prawdziwi kierowcy, jednak jeżdżący za kółkiem. I którzy też muszą się zmagać z prawdziwą pogodą, no tam nie świeci im wiecznie słońce. Dlatego też między innymi włączyłem te symulacje objazdów, bo kierowcom przecież w świecie realnym też się one zdarzają czasami. Czasami też na autostradzie stoją po 2 godziny w korku, jak nie dłużej. Jak już nie ma możliwości nic zrobić. 500 km do celu. Słuchajcie, godzinę mamy 19:30. No to jeszcze godzinkę sobie pojedziemy. Jeszcze godzinkę sobie pojedziemy, zrobimy szybkie kimono, zobaczymy, o której się obudzimy. Tutaj te sny są chyba na 6 godzin. Raz są na 9, raz na 6, ale myślę, że to zależy od tego, na ile wcześniej byłaś wyspany. Także mi się wydaje, że ale jak się skupiam tak na maksa na drodze, to nie patrzę na licznik. Nie wiem, czy wy też tak macie. Bo tak wiecie, patrzę to auto, jak odjeżdża przede mną i nie patrzę, ile jadę. Patrzę, tu już 110 się zrobiło. Po prostu wiecie, full focus na drodze.
I nagle się okazuje, że lecisz te 110, ale mieliśmy nie przekraczać 110, no to staram się słowa dotrzymać. Jedźcie mi tymi furgonami tutaj. Furmana jakaś. No jedź ty, steacie jeden ty. A. Jeden z drugim pas blokują. Nieładnie, nie, widzowie? Bardzo nieładnie pas blokować. Miał być odcinek w ogóle bez dużego gadania, tutaj prawie cały czas do was coś mówię. Równamy, które wam się bardziej podobają. Też fajnie, że podobają wam się te, których się za wiele nie odzywam. Chcecie sobie trasę po prostu obejrzeć, a tutaj jest taki bardziej na luzie, bo jest dużo spraw, które gdzieś tam z poprzedniej serii się nagromadziły. Tym bardziej, że no jest to rozszerzenie tych poradników, tak, które mamy. No 20 poziom już mam, pewnie po tym kursie 21 poziom wbiję. Mam takie przeczucie. Także widzicie to konto dosyć szybko, tylko też no oczywiście pewnie by pojawiły się głosy, no stary, no ale 20 poziom to można i 2 dni zrobić. Oczywiście, że tak, tylko że ja też nie mam czasu tyle, żeby wiecie, siedzieć cały dzień w Eurotracku, nie? Że wam parę a też nagrywając czasami dla was odcinki, których daję wam jakieś porady, no to nie robię siłą rzeczy w tym czasie kursu, trasy, więc expa mi nie przybywa. Zobaczcie, tutaj mamy jakieś drobne, bo widzicie pewnie cały czas, jak kierowcy zarabiają, jakieś drobne kwoty, 5-10 tysięcy, to są świeżo zatrudnieni kierowcy w ostatnim odcinku. Oni już na siebie pracują, już te levele będą wbijali, także na razie jest to kwota bardzo mała, niska, ale spokojnie, po to też robimy kurs, żeby trochę czasu w grze przeleciało. Dobra, mamy 20:30, myślę, że powoli można myśleć o... Powoli myśleć o jakimś kimonie, żeby tutaj... Nocy nie jechać, tu niby jakaś stacja za 500 metrów ma być. Na razie na mapie nic nie widzę. Niby jest tam jakaś stacja. Dobra, następną. Damy radę, tu mi się ten zjazd nie podoba, taki za głęboki. Dobra, lecimy. Następna stacja i idziemy. Przy okazji sobie też zatankuję, żeby już było. I się przekimamy. Jeszcze widoczność jest w miarę ok, także myślę, że jeszcze nie musimy. No i patrzcie, jak się rozpędziłem. Luz. Troszkę się rozpędziłem za bardzo. A w tym deszczu to też oczywiście bywa ryzykowne takie... Taka szaleńcza jazda, bo jeden ruch i wiecie, lecicie na barierki. Zobaczcie, szybko, 366 km, aż mnie kusi, żeby oczywiście to już dojechać do końca, ale nie chce mi się w nocy jechać. Także szybko się tutaj teraz zatrzymamy, bo już się ściemnia. Jak widzicie, ten czas na pauzę, żeby w nocy nie jeździć, to jest tak między powiedzmy 20:30, no pewnie do 22:00, tak jak jest w miarę widno jeszcze. Tutaj na razie nie widzimy żadnego. Znaczy tam bym mógł w lewo zjechać. W sumie tam jest jakieś miasto.
Kurde, nie wiem, czy tak mi się chce w lewo zjeżdżać, bo potem będzie do nadrabiania. Nie zjeżdżam. Jak już to się zatrzymamy na parkingu przy autostradzie. Tyle. Pewnie za miastem będzie coś. Ale powiem wam szczerze, może dlatego, że to jest mój pierwszy kurs dzisiejszego dnia i jeszcze kawkę sobie popijałem. Ale powiem wam szczerze, że mimo, że to jest taki, ja zawsze mówiłem, że takie dłuższe kursy są dla mnie wyzwaniem, bo mnie po prostu męczą. Ten kurs absolutnie nie. I widzicie, że jadę bardzo spokojnie. Także nie. A może dlatego, że odcinek nagrywam, bo tak właśnie jestem ciekaw, że chyba poza odcinkiem bym takiej cierpliwości nie miał. Tylko wniosek, że muszę więcej odcinków nagrywać z trasy. Spoko, nagram wam dzisiaj jeszcze jeden odcinek. Jakimś bardziej może ekstremalnym sprzętem, tą ciężarówką. Jakieś miejsce, w którym jeszcze na pewno nie byliśmy. Jestem ciekaw, ja mam chyba teraz długodystansowca na full. I tak najdłuższa trasa... Nawet nie wiem, słuchajcie, czy mi się pojawiła jakaś trasa 2000 km w zleceniach. Chyba mi się nie pojawiła żadna taka trasa. Na 2000 km. Więc nie wiem. Fajne widoki tu nawet w tej Szwecji. I szczerze, nie umiem za bardzo jeździć, to widzicie prawdopodobnie. Kompletnie się nie czuję, kompletnie nie umiem jeździć na tej kamerze zewnętrznej. A właściwie te kamery to wiadomo, no zmieniam tylko dla was, żebyście mieli trochę dynamiki, ale tak jak jeszcze może na tej bym dał radę, no ale to wiadomo, no jest bez sensu, nie daje. A mieliśmy zjechać. Nie daje żadnych tutaj. Gdzie mamy parking? No niby na wprost mamy parking jakiś, nie? Niepotrzebnie hamowałem. No, także idziemy spać. Tam widzę, słońce zachodzi, wychodzi znad chmury. Tu jest parking. Dobra, to sobie akurat zobaczymy, jak to zachodzące słońce wygląda. O kurczę, powiem wam, że do miniaturki. Jeszcze koła skręcimy. A to chyba w tę stronę bym musiał. No nie, ale nie ten słup. Widzicie, będzie miniaturka jakaś fajna, tylko ten słup mi przeszkadza. O, to już prędzej ławki. O, 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 o. Nie, czy w tę stronę koła skręcimy? Nie, chyba raczej w drugą. Czy tak średnio by była miniaturka może z tego, bo o, może by była. Jazda w deszczu, słuchajcie. Też odcinek nie jest w deszczu, wiadomo. No zobaczymy, zobaczymy. Ale zestaw jest. No musiałbym się rozstawić, ale wiadomo, no już nie będę tego w odcinku robił, żeby was tu nie przynudzić. Także zobaczcie, wciskamy oczywiście E, żeby silnik wyłączyć, cyk. Budzimy się o 4:00, jest już jasno. Myślę, że nie ma sensu chyba. Widzowie, tak ładnie mamy, że myślę, że nie ma chyba sensu. Nie ma chyba sensu, prawda, iść dalej spać. Raz się przekimaliśmy i teraz widzicie, tu nam oczywiście cały czas pokazuje, co nasi pracownicy, no w tym czasie jak spałem, zarobili pracownicy dla mnie milion. Moi drodzy, milion zarobili, także zobaczcie, jak ładnie. Piękna sprawa, nie? Także... No, a widoki niesamowite tu teraz. Także dlatego, że ci pracownicy już zaczęli zarabiać, myślę, że bardzo szybko. Wcale się nie zdziwię, jakby mi się udało... Chociaż nie, no po tym kursie to raczej jeden garaż kupię i 5 pracowników. Raczej na 2 to mi się nie uda. Na 2 garaże. Bo chyba 1 800 000 się płaci za garaż full. Także akurat na 1 mi starczy. No ale już będzie 55. O i dostali też nowy poziom. No nie, wloką mi się.
helikopter lata, obława policyjna, za Lamborghini. Trzy radiowozy biednego Lamborghini zatrzymały. Pewnie chłop za szybko jechał. Wy widzieliście, nie? Co ja tu mam w ciężarówce? Gaśnica! Teraz jest, słuchajcie, moda na gaśnicę. Ludzie TikToki nagrywają z gaśnicą. Zresztą widzieliście w ostatnim odcinku, jak to kupowałem. Także stwierdziłem, że nie mogę być gorszy, trzeba za trendem iść. I gaśnicę sobie zamontowałem do ciężarówki. Czyli takie 1400 km to jest, myślę, godzina jazdy takiej spokojnej. No jeśli bym, mówię o czasie realnym w tej chwili, nie? A jeśli pewnie bym, no, deptał, wyprzedzał, tak jak teraz mógłbym poboczem, to myślę, że 15 minut można by z tego ściąć. No jedź tym karawanem. No co za... No i prawy mnie wyprzedzają wszyscy. Ale obiecałem, nie jadę po poboczu. Obiecałem, widzowie, obiecałem, a jak obiecałem, no to cóż ja mogę z wami zrobić? Muszę dotrzymać słowa. Myślałem, że ta zawieszka Eurotrucka na szybie będzie mi przeszkadzała, ale na szczęście fajnie się komponuje i nie przeszkadza. Dobra, no co za... Dobra, coś tu wcisnąłem, chciałem zatrąbić, coś źle wcisnąłem, sorry. Aż się zawiesiłem. Szczerze, widzowie, to mikrofon mi zasłania klawiaturę i czasem nie widzę, co wcisnę. Ale ładne słoneczko, pięknie, no tak to można jechać. 200 km do celu, no to myślę, że możemy trochę depnąć, co? Oczywiście kulturalnie, miało być realistycznie. Więc tak kulturalnie depniemy. Jest gaśnica, słuchajcie, będzie nas ratowała, jakby co. Więc kulturalnie depniemy, bez wyprzedzania poboczem oczywiście. Ale kusi. Jakby ktoś pytał, to nawet nie musicie pytać, od razu wam powiem, kusi. Myślę, że w miejscu docelowym jakoś fajnie sobie stanę, żeby sobie zrobić screena na miniaturkę, bo teraz akurat, słuchajcie, to słońce, a dostawa będzie o 8, to też będzie taki fajny wschód, myślę. Jest taka fajna pogoda, to akurat idealnie myślę, że będzie pasowało, żeby w jakimś fajnym miejscu zrobić sobie, wiecie, screena na miniaturkę. Odcinka. No wiadomo, zawsze miniaturka przykuwa uwagę. Zresztą możesz napisać w komentarzu, widzu drogi, na co ty zwracasz uwagę przy moich filmikach, co ci się podoba, albo co można by ulepszyć. Było bardzo dużo komentarzy odnośnie jakości dźwięku, czyli głosu. Też wziąłem to jak najbardziej do serca. Jest nowy mikrofon i teraz jest nowa jakość dźwięku. Już zauważyliście to, już napisaliście w komentarzach, także... Bardzo, bardzo mi miło. Jednak dla was to robię, widzowie. Cieszę się, że wam się podoba. No troszeczkę naginam teraz dla widza zasady. Myślę, że... Chociaż tak jest często, nie? Że jak mamy do celu te 100 km, wiemy, że one dosyć szybko zlatują, to im bliżej celu, tym bardziej zaczynamy troszkę tak... jakby to powiedzieć, szaleć i wtedy najwięcej się różnych sytuacji dzieje. Takich, gdzie najbardziej ciężarówkę niszczymy. Tam pal licho mandat za prędkość, bo za prędkość akurat mogę dostać mandat. Jeden się nic nie stanie. Też myślę, że nie dostaniemy. Ale uzasadniam swój pośpiech jednym argumentem. Chciałbym ładnie
dla widza zrobić fajną miniaturkę i ten zestaw jakoś fajnie, wiecie, wyeksponować w tym słońcu. A przecież nie stanę na środku autostrady teraz. Chociaż wiecie, znając mnie, że dla widza bym to zrobił, nie? Oj, oj, zrobiłbym perfidny korek, słuchajcie. No i pewnie mi drogę zajedzie baran jeden. Tak też myślałem. I wiecie, że ja bym miał za to mandat, nie? Jest w ogóle coś tutaj niedopracowane. Jedziesz sobie spokojnie na pierwszeństwie, gościu w ciebie wjeżdża, ale chuj, mandat musisz dostać. Spoko. Dobra, 95 km, ale ładna rzeka jakaś. Aż mnie kusi, słuchajcie, żeby z tej Szwecji wziąć kolejny kurs gdzieś bardziej na północ. Też cały czas chciałbym sprawdzić, czy gdzieś tu znajdę śnieg, ale raczej widzę, że ten update jednak nam śniegu nie da. Wjeżdżamy, tu jest jakieś miasto po prawej, ale nie będę, słuchajcie, tym zestawem tu jeździł, bo gdybym pojechał, bym podkrywał pewnie agencję pracy kolejne. Znaczy kolejną agencję pracy, bo w mieście jest jedna i pewnie jakiś serwis samochodowy. Znaczy nie serwis, tylko dealera ciężarówek. Ale no nie. Nie kuśmy losu, słuchajcie, bo i tak bez uszkodzeń się jakoś udało. Więc jak widzicie, wcale jazda tą podwójną naczepą nie jest aż taka trudna, jeżeli no nie przesadzacie. Ale zdarza się, że musicie pamiętać, tak jak było to w moim przypadku, chyba dwa razy kogoś przytarłem, no bo po prostu zapomniałem, że to jest takie długie, nie? Ej, ja mam jeszcze 136 km do celu, a już myślałem, że 36. Szkoda. Szkoda. Także to jest jedyne, co musicie brać pod uwagę generalnie przy sterowaniu. Jak widzicie, w zakrętach nie ma jakiegoś większego problemu. Wiadomo, no, kwestia też prędkości. Chociaż ja sobie nie wyobrażam, tutaj akurat to nie ma takiej opcji, chyba dobrze. Aczkolwiek mogłaby być, bo ja mimo wszystko bym taką próbę zrobił. Jeżeli masz parkować, nie? Nie, jakby jest automatyczne parkowanie przy tej naczepie. Natomiast jestem ciekaw, jeśli bym miał czymś takim parkować, no to pewnie nie dałbym rady. Tu pewnie nie byłoby żadnej opcji. O, mamy rondo, czyli pierwsze wyzwanie przed nami. Też wiecie co, to jest zakręt. Mamy zakręcić, nie, widzowie? O cholerę. O cholerę, ja mam jechać na rondo. No gościu, no widzisz, że skręcam, no jedź. Słuchajcie, mamy zawrócić, nie? To po co ja mam jechać na rondo, jak ja mogę zawrócić tu? Ciekawe tylko, czy to jest mądry pomysł, ale no gdyby nie było dymu w moim odcinku, to nie byłbym sobą. Kochani moi drodzy, no... Po co mam jechać tak daleko? No i... Baran jeden. Następny, jeszcze we mnie wjedzie może. Ja tu jadę na pierwszeństwie, stać, zawracam, stój! Mówię, no kurde, tym autobusem. Dymy, dymy, widzowie, dymy. A tam takie dymy, zawróciliśmy. Co będziemy na rondo jechać? A zaraz się okaże, że źle pojechałem, nie? Bo mnie Iwona w błąd prowadziła. No niby strzałki pokazują, że mam tu jechać. No niby jadę dobrze, no. No co, taki korek zrobiliśmy. Nie, no sobie powiem wam szczerze, no to moje zawracanie zajęło tyle samo czasu, ile bym przez to rondo przejechał, nie? Więc tutaj, no to było bez sensu, ale chciałem, żeby było śmiesznie na odcinku. Pamiętajcie, nie wierzcie nie wszystkiego, co robię na poważnie. Ja często robię jakieś rzeczy, które, do których mam spory dystans i po prostu robię różne głupoty po to, żeby było śmiesznie. Natomiast nie mam pojęcia, czemu ten GPS mnie tak dziwnie prowadzi. Kto to wcześniej nie dał? Aha, bo ta autostrada jest taka tutaj niepołączona. Okej, okay, czyli dobra. A nie mogli górą zrobić? To tu mam w prawo. Połączenia górą nie mogli zrobić? Tam zdaje się jest jakieś połączenie. To co, ja może źle zjechałem? Dobra, już nie będę w tej chwili
dociekał. Wychodzi na to, że nie ma połączenia chyba. Nie wiem, zobaczę na odcinku sama z ciekawości, bo by wynikało, że źle pojechałem. Zagadałem się z wami. W ogóle Iwona się nie odzywa i co też powiem szczerze, gdzieś tam mi jej brakuje. Tak jak mnie wkurzała i mówiła, że za szybko jadę, tak teraz brakuje mi tego gadania Iwony typu trzymaj się lewej strony i tak dalej. Troszkę mi tego, widzowie, brakuje. Już prawie jesteśmy. Do Uppsala jedziemy. Nie wiem, czy to tak się czyta. Ja kompletnie szwedzkiego języka nie znam, także wybaczcie mi. Koleżanka kiedyś mi się ze mnie nabijała, bo kilka nazw kazała po szwedzku mi wymawiać i kompletnie mi nie szło. Bardzo trudny język, według mnie, szwedzki. Ale załóżmy, że to jest Uppsala. No już nie, przyjmijmy roboczo, że jest to Uppsala, już tam się nie czepiajmy szczegółów. W końcu w Polsce, moi drodzy, żyjemy. My mówimy po polsku. Dobra, 47 km do celu, to już myślę, że teraz nic już nie odwalę takiego. No, jestem ciekaw, jakby właśnie taką ciężarówką z podwójną naczepą się parkowało. Nie dali mi mandatu, ale fuks. Nie będziemy VMAXa sprawdzali z tą podwójną przyczepą, bo jeszcze się to źle skończy, szczególnie, że tak niewiele do celu mamy. Możemy jedynie tak troszkę depnąć, już na koniec, dla widza. O, tutaj jest pretekst, żeby depnąć, bo zaraz skręcamy w prawo. Trzeba gościa wyprzedzić. UPS wyprzedza FedExa. Taka, można powiedzieć, walka między kurierami. Ups. Nie no, ups nie będzie, nie będzie. Ups. Już 12 km do celu, nie zamierzam nic odwalać. Jak widzicie, przy takich zakrętach no też nie można szaleć za bardzo z prędkością, bo pamiętajcie, że mamy podwójną naczepę, ale to wszystko w lusterku, widzicie. Ja zawsze w czasie jazdy patrzę sobie w lusterko i nie ma problemu. Dobra, wyprzedzimy go, czy nie zdążymy? No nie zdążymy, bo ten nam wyjechał jakiś, kurde, cysterniarz. No, ale mana też sobie kupię. Także to już jest, no oczywiście mówię, teraz na razie pracownicy, będzie te, powiedzmy, 10 milionów, 100 pracowników, będę miał uzbieranych, to zrobię sobie takie szaleństwo, że kupię specjalnie garaż, przeniosę siebie z tym Volvo do tego garażu. Może coś tam w tym Volvo, wiadomo, ulepszę, jak będę miał level wyższy. 24 chyba muszę mieć, żeby wszystko było. No i pewnie kupię sobie też i mana. Znaczy na pewno kupię sobie mana, zastanawiam się też nad Scanią, żeby mieć, wiecie, taką flotę samochodów. Kurczę, szkoda tylko, że nie da się na przykład tej całej floty gdzieś wystawić przed garaż, nie, poustawiać i zrobić zdjęcia screena pod miniaturkę całej floty swoich samochodów. Bo ty możesz usiąść za kółkiem tylko jednego, nie? I to nie jest tak, że go zostawisz przed garażem, usiądziesz za kółkiem następnego i one obok siebie będą stały. No niestety tak to nie działa, drogi widzu. A szkoda. Ale to nie byłoby trudne, mogliby takie coś zrobić, tym bardziej, że w GTA przecież takie coś masz, że możesz samochód wyciągnąć z garażu, ten samochód zostawiasz, wyciągasz kolejny i obok siebie ustawiasz auta, więc to nie jest jakby techniczny problem. Oni bardziej może nie pomyśleli o tym, albo nie uznali, że to może być ważne. I w sumie nie uważam, żeby to było coś ważnego, ale tak z ciekawości. Każdy z nas pewnie by chętnie sobie takiego screena zrobił. Oj, tutaj zobaczcie, ciężko się wjeżdża. Takim, kurde, przegubowcem. I tutaj nie ma chyba parkowania. Parkowanie, z tego co wiem, jest chyba takie bardzo, widzicie, ale mogę zrobić wszystko, to by było mega, nie? Gdybym miał te 170 expa jeszcze dodatkowego bonusu. Ale tutaj jest chyba tylko chodzi o to, że możesz zostawić
przygotowanym miejscu na łatwo. No spoko, no spoko. Pewnie wbijemy ten level. Widzicie? Tutaj. Jest taka wersja tylko bardzo prostego. A miałem zdjęcie zrobić. A może na tle tych bloków? Tylko czekajcie, żebym jeszcze... Aha, bo dopóki i tak nie wcisnę, to... Tylko ja chciałem ją jakoś inaczej ustawić. Wiecie co, ja nie muszę jakoś tu wielce jej ustawiać, mogę zrobić tak. Także drogi widzu, dziękuję ci za oglądanie, ja tutaj już no kończę. O, słuchajcie, na tle tego tam spotka ufolutka. Tylko nie, bo ja zaraz pewnie coś popsuję. Dobra, widzowie, czekajcie, ręczny muszę zaciągnąć, bo ja zaraz coś popsuję i nie będę mógł zaparkować, znając życie. Bo jestem szkodnik, więc myślę, że tak sobie zrobimy screena. Jest całkiem spoko, może gdyby to zielone nie świeciło, to byłoby lepiej. Ale tak wygląda kurs z przyczepą. I zobaczymy. Pewnie nowy level powinien wjechać, bo doskonale. No fajnie, że doskonale. No nie było żadnych stuczek, więc żadnych kar nie powinno być. 1500 expa plus jeszcze jakieś tutaj... A, czyli zobaczcie, to też jest ta ciekawostka. Już tu może sobie to pokażmy. Bo widzowie, oprócz kasy, tak? Oczywiście ta cała... wynagrodzenie podstawowe. Ja to muszę tłumaczyć. Dostałem 482 tysiące za ten kurs. Czyli to są premie, które podostawałem z poziomów i one zostały doliczone. Jak widzicie, delikatny ładunek wziąłem. Tyle mam premii, dlatego warto robić te rangi, tak? Ładunek o wysokiej wartości jednocześnie miałem. I długi dystans, czyli zobaczcie, prawda jest taka, że jeżeli bierzecie dostawę, to oprócz tego, że weźcie ją długodystansową, to zobaczcie, czy ładunek jest o wysokiej wartości, albo najlepiej jakby był też delikatnym ładunkiem, to wtedy daje wam to ogromne premie. Ja też dostałem premię w postaci expa, może to nie jest jakoś super dużo. I te 20 expa to tam przy tym się nie różni, no ale jak widzicie jest sporo, 2000 expa mi ponad weszło za ten kurs. No nic, także ja sobie rangę dam na delikatny ładunek w tej chwili. Także to tyle. Dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie. Jeśli się podobało, to zostaw łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, a życzę tobie wspaniałego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!